Witajcie w drugim odcinku epickiej przygody z Oblivionem. Za kamerą, jak zwykle, oznaczony, a w grze nasz dopiero co stworzony Wiedźmin. Jedziemy. Helmet Iron Warhammer. To można założyć. To jest lepsze. To też jest lepsze. I to też. Chyba. Dobra. A sandałki założę. Zobaczmy. Katanka jest. Rune Warhammer. Ten wolę katankę. Katanka lepsza. Ciebie to ja nawet zostawię. I lecimy. Kto oglądał poprzedni odcinek, wie, że dopiero co stworzyliśmy postać. Teraz przechodzimy coś w rodzaju takiego. W tej grze nie ma de facto samą łuczka, natomiast coś właśnie w rodzaju takiego wstępu. Parę porad się tam wyświetla. Jest po prostu chwila, żeby się oswoić z grom i jakby dowiedzieć się, które skille, które umiejętności, jaka klasa postaci tak naprawdę nam przypasuje na przyszłość. I uważam to za zaletę, bo w poprzednich wersjach, w poprzednich i późniejszych zresztą też, bo przecież w Skyrimie również w Skyrimie w ogóle się nie wybierało klasy postaci. Natomiast w wcześniejszych częściach Tessa wybierało się klasę od razu przy tworzeniu postaci. Stwarzało czasem pewne problemy, bo nuż ktoś wziął wojownika, a tutaj kompletnie mu nie pasuje system walki wręcz i musi tworzyć postać jeszcze raz, bo przecież nie będzie grał czymś, co mu się nie podoba. I dlatego uważam, że... Dobra. Teraz się pobawimy w snajpera. Jeżeli to oczko jest takie szare, to ja mu zadaję większe obrażenia. Tak, taki morderca jestem. Co? Chapaj strzałę. Dobra. Wracając do tego, o czym mówiłem. Jest to dobra opcja. Po prostu pozwala jakby oswoić się z grą, zanim podejmiemy jakieś decyzje, które będą miały jakiś większy wpływ na późniejszy tok gry. Dobra, co my tu mamy? O, taki zamek to ja mogę otwierać. Wykrakałem. Lockpick gold. Torcze mi niepotrzebne. Właśnie, w ogóle tutaj sobie zmienię spela. No chodź. We własną pułapkę wlazłeś. Gratuluję. Zmienię sobie spela, bo gobliny są jednak troszeczkę trudniejsze od szczurków i bardziej niebezpieczne, dlatego lepiej mieć większy power w łapie, że tak powiem. Dobrze. To kolejny łatwy ciach. Security skill. Swoją drogą to mi się bardzo podoba, że skill odpowiedzialny za otwieranie zamków nazywa się security. To mi bardzo pasuje. Oj, coś wam spadło pod nogi? Całe życie kłody pod nogi, nie? Jaka szkoda. Headshot. No chłopcze, coś ci chyba nie wyszło. Pamiętaj, nie przyprawiaj sobie rogów, póki nie musisz. Przy okazji też jest fajne, że sobie można pozbierać troszeczkę itemów, parę potek. Jakby pozwala się ten samouczek jakby wstępny nauczyć w jakiś sposób w miarę bezproblemowo otwierać zamki. Powalczyć, porzucać fireballami, no cokolwiek, naprawdę. Uważam to za ogromną zaletę tej części Tessa.
tak naprawdę, gdybym miał wskazać jedną wadę tej gry, to wskażę wam aż dwie. Bo jedna wada, ale to jest akurat dość oczywiste, bo to aż cała legenda o tym powstała, twarz jest zobliwiona. Wiem, o co chodzi, tak? Twarze wyglądające, jakby ludzie mieli wodogłowie i opuchliznę razem wzięte. No ale na to niewiele jesteśmy w stanie poradzić. No, taka już jest grafika tej gry i taki jej urok. No, co tu więcej powiedzieć? Natomiast druga wada, i tutaj naprawdę to mi się nie podoba w stosunku do Morrowinda, bo jak w poprzednim odcinku mówiłem, ja zacząłem swoją przygodę z Tessem od Morrowinda. I w Morrowindzie zaklinane przedmioty, czyli jakieś magiczne, nie wiem, magiczne różdżki, czy o, jak chociażby ta, proszę, magiczne różdżki, czy cokolwiek innego, miały po prostu pewną ilość ładunków. I kiedy te ładunki się kończyły, to przez jakiś czas nie można ich było używać, bo ta energia się, te ładunki się regenerowały. To było bardzo fajne rozwiązanie, bo z jednej strony nie pozwalało na stworzenie sobie mega niesamowitych przedmiotów, które możemy używać co tenki czas. A cię trafiam, których możemy używać co tenki czas, tylko jakby zmuszało do rozsądnego wydatkowania tej energii w nich. Szczególnie jeżeli wiemy, że szykowała się jakaś większa walka, czy coś w tym rodzaju. Natomiast w późniejszych częściach, czyli na przykład w Oblivionie, jak również w Skyrimie, przedmioty zaklęte miały ograniczoną ilość ładunków, tak samo jak w Morrowindzie. Natomiast kiedy te ładunki się skończyły, nie regenerowały się samoczynnie, tylko trzeba je było albo w jakiejś gildii magów, albo przy pomocy specjalnych kamieni. No, wiadomo, o co chodzi. Je trzeba było jakoś naładować. Co no, sprawiało pewne problemy, bo nie każdemu się chciało i nie każdemu jakby wystarczało funduszy na to. O, zobaczcie, znowu Emperor, nasz kochany. Cześć. GTFO. Nie żyjesz. Ale masz miecza. Ja? Nie, w życiu, stary, przecież ja ci właśnie pomogłem ich zabić. Zostaw mnie w spokoju. No, ale młot. They cannot understand why I trust. How can I listen? You know the nine. I've served the nine. Czyli znowu gadamy o bogach, tak? I chart. Spoko. The skies are marked with numberless sparks. I know these stars well, and I wonder which sun. Który? Zastanówmy się, pod jakim znakiem się urodziłem? Złodziej. Kochanek Shadow. Ja z reguły biorę konika, co daje plus 20 do prędkości, co jest bardzo, bardzo akurat dla mnie fajne, bo te podstawowe statystyki, jak właśnie prędkość, bardzo wolno się rozwijają, w przeciwieństwie do skilli. Więc jakby bardzo mi się podoba to, że mogę od razu już biegać szybko i potem się nie martwić o to, że w lokę się jak żółw. Czyli ty czujesz, że zginiesz. No dobra. Ale i tak mam cię chronić. Spoko, myślę, że da się zrobić. Tylko pozbieram łup. No idziesz, nie idziesz. Ruchy, kluchy. Okej, okay, torcz. Po co mi torcz? Nie chcę żadnego torcza trzymać.
Rusz się. No właśnie, to wypadałoby się wyhealować. Protect the Emperor. Spieprzaj, dziadu. No jakoś tak małymi grupkami atakują. Jakby ci wszyscy, co nas atakowali od samego początku, wskoczyli na raz, to żadne ostrza by nam nie pomogły. I nawet ten zajebisty mieczek Emperora. O proszę, jaki zajebisty. No ale... trzeba budować napięcie, no nie? Spadaj! Dziękuję. Dokąd idziemy? Tam. Może być tam. Nie ma sprawy. O, kufer. Zniknąłeś? Jak to możliwe? Dobra, myślę, że wypadałoby opowiedzieć o odrobinkach historii. Mianowicie, to jest cesarz cesarstwa Tamriel, czyli tego, w którym dzieją się wszystkie części przygód ze świata The Elder Scrolls, które dzieli się na tam kolejne prowincje, z których wywodzą się kolejne jakby rasy w tym cesarstwie. Jak chociażby, nie wiem, Redguardzi wywodzą się z Vanderfell, a Bosmerzy, czyli leśne elfy z Puszczy Valen. Tak. I to cesarstwo jest rządzone przez ród Septimów. Po prostu, no, ród cesarski. I tylko tyle mogę powiedzieć. Natomiast w każdej części ci Septimowie jakoś tam pojawiają. Mniej czy bardziej, ale jakoś się zawsze pokażą. Natomiast w tej części Uriel Septim, zaraz sami zobaczycie, co się z nim stanie. Natomiast dlaczego Septimowie są tak ważni? Oczywiście, no, są ważni ze względu na pełnioną funkcję, ale nie tylko. W nich, w ich żyłach płynie smocza krew. O nie, on go zabił. Boże, jak to możliwe? No, w każdym razie, w ich żyłach płynie smocza krew. Czy to prawda, czy to nieprawda, to już kwestia dyskusyjna. Natomiast ta smocza krew, specjalna właściwość tego, że jest to krew cesarza, sprawia, że noszą... Oh, dobrze, teraz wybieramy klasę. To za sekundę wrócę do opowieści. Natomiast na razie wybieramy sobie klasę. Ja sobie zawsze tworzę własną klasę. Proszę. Combat. Więc tak. Dwa ulubione atrybuty. Speed raz, strength 2. Proszę. Dobrze. I tak. Akrobatyka może niekoniecznie. Atletyka na pewno. Blade mi się przyda. Armor to turn down dead. Hand to hand heavy armor. Zastanówmy się, czy zrobić heavy armor, czy raczej light armor. Ja preferuję raczej light armor. Ze względu na to, że jest lżejszy. Poza tym z reguły najlepsze pancerze w grze są po prostu light. Moim zdaniem. Dobrze. To jeszcze do tego dołożymy sobie Armorera.
i są wszystkie. Ciach. Nie będzie Adventure. Yep. Tam. Tak, to ja. Dobrze. Wracając do tego. W żyłach Septimu płynie... płynie smocza krew, która sprawia, że noszą oni specjalny... że noszą taki specjalny amulet, który nazywa się bardzo niesamowicie Amulet Królów. Zamykają oni drogę deadrom, czyli powiedzmy, no przekładając na nasze, to będą takie po prostu demony. O, proszę, Amulet of Kings. Zamykają oni drogę demonom z otchłani, z tytułowego Oblivionu, drogę do naszego świata. Po prostu nie pozwalają im przejść, nie pozwalają stwarzać portali, które stwarzają im możliwość przejścia i najeżdżenia na nasz świat. Po śmierci każdego cesarza, jego następca musi przejąć jak najszybciej od niego Amulet Królów i zapalić ognie w świątyni Talosa, czyli powiedzmy głównego boga Tamriel, aby właśnie uniemożliwić Deadrom atak na świat Tamriel. No dobrze, tylko że zawsze się tak działo i okej, wszyscy są się do tego przyzwyczaili, super. Tylko dlaczego Oblivion, czyli mówię teraz o grze, a nie o otchłani jako takiej, dlaczego Oblivion jest tutaj wyjątkiem? I co takiego specjalnego się dzieje? Otóż Uriel Septim nie pozostawił po sobie potomka, a przynajmniej żadnego oficjalnego. W związku z czym krew Septimów nie ma, po prostu nie jest dalej, nie ma przedłużenia. Ród nie ma przedłużenia. Dobrze, finished. Nie ma przedłużenia, w związku z czym te ognie teoretycznie zostają niezapalone i deadry mają wolny wstęp do świata ludzi i nie tylko ludzi, oczywiście, bo Argonian również i kadzitów, i elfów, i orków, i w ogóle wszystkiego innego też. No i na czym polega nasze główne zadanie? W momencie, kiedy na naszych oczach zginął przed chwilą cesarz, poświęćmy mu 10 sekund ciszy. Dobra, chyba styknie. Ponieważ tylko ja i Baurus, czyli ten strażnik, którego mieliście okazję poznać, jak przed chwilą ze mną gadał. Gdzie ja teraz mam iść? Nie to. Tak, to jest, jak się gra we wszystkie dodatki. Tak, to. Map. Dobrze. W związku z czym musimy odnaleźć kogoś, kto ma krew Septimów, bo okazuje się, że Uriel Septim w młodości spłodził syna z nieprawego łoża, czy też w ogóle nie wiem, czy miał jakieś prawe łoże. Nieważne. W każdym razie problemem właśnie jest to, że musimy go znaleźć, a następnie jakby przygotować wszystko, co do jego koronacji i objęcia rządów, zapalenia tych ogni, które blokują dostęp Daedr do świata Tamriel. Wynika z tego wiele komplikacji, ale o komplikacjach już porozmawiamy przy okazji kolejnych jakby fragmentów fabuły. Tymczasem przyszliśmy do Jaufre, czy Jeffrey. No, powiedzmy, że Jeffrey, łatwiej się czyta. Natomiast... dlaczego do niego? Bo to jest facet z Ostrzy. Ostrza to jest taka, powiedzmy, gwardia królewska, coś w tym stylu, która ochrania cesarza i robi wszystko to, żeby cesarz i linia Septimów była bezpieczna.
On w tym momencie jest takim, jest mnichem, natomiast ostrzem również i dlatego mamy z nim pogadać, gdzie ten Martin Septim, czyli ten nieślubny syn Uriela Septima, zmarłego przed chwilą cesarza, jest. I'm brother Joffrey. This cannot be. No one but the emperor is permitted to handle the By the nine. Who are you? How did you get this? What do you know? As unlikely as your story sounds, I believe you. Only the strange destiny. Prince of Destruction, czyli Merunes Dagon. O ile dobrze pamiętam, chyba tak. Najpotężniejszy demon, przywódca Deadr, z największą posiadłością w otchłani, z największą ilością Deadr, który zawsze próbuje mieszać się w sprawy ludzi i ich jak najwięcej niszczyć. Jak zresztą wygląda po jego nazwie, Prince of Destruction. The Prince of Destruction he referred to is none other than Merunes Dagon, one of the lords of the demonic world of Oblivion. The Emperor's words, close shut the jaws of Oblivion, certainly suggest that he perceived such. But all the scholars agree that the mortal world is protected from the Daedra. I'm not sure. Only the Emperors truly understand the meaning behind the rituals of coronation. The Amulet of Kings is ancient. Saint Alicia herself received it from the god. When an emperor is crowned, he uses the amulet to light the dragon with the... It may be that the dragon fires protected us from a threat that only the emperor was aware of. I am one of the few who know of his existence. One night, Uriel called me into his private chambers. A baby boy lay sleeping in... He never told me anything else about the baby, but I knew it was his son. From time to time, he would ask about... Now it seems that this illegitimate son is the heir to the Septim throne. If his name is widzicie, po prostu teraz he musimy go znaleźć. The, you must go to Kvatch and find him at once. Kvatch. And dobra. No dobra, to ponieważ wy może tego nie wiecie, ale ja wiem, że w Kvatchu się na chwilkę zatrzymamy, więc z tego zrobię duży odcinek, a tymczasem dzisiaj się z wami już żegnam. Do zobaczenia, trzymajcie się. Tak, no nie tarcza, młot. Ha, cześć.